Akcja Atrakcja. Wracamy po tygodniowej przerwie z papierkami, moi drodzy. Nie było papierków w zeszłym tygodniu, ponieważ byliśmy totalnie wyjechani i nie mieliśmy kiedy i jak ich nagrać. Trochę się wydarzyło wtedy i trochę tego żałuję, ale trudno. Nie ma co bić piany o mleko. Z pyska wylane. Ale chociaż się opaliłeś. Tak, tylko opaliłeś się jak typowy Polak, czyli tak jesteś tutaj, a tam masz blade wszystko. Nie, tutaj nie mam, znaczy w sensie nie widać po rękach, jak się opaliłem. No dobra, nieważne, Maciola, papierki, witamy, a dzisiejsze tematy to... Masny kurwa Ben wypuszcza luda. Malik Montana komentuje fagatę. Maja Staszko trenuje. Oliwka Brazil odpowiedziała piosenką. Centino rzuca rap. I Polskę. Jezu, chyba Polska tego nie przeżyje. Ja nie wiem, jak ja to dźwignę właśnie. Wszyscy się rzucają. Boże, co tu się dzieje na tym świecie? Nie wiem. No tak czasami jest, że po prostu pewne rzeczy dobiegają końca i Centino w tym wypadku dobiega do mety pod tytułem Rap i Polska. Powiedział, że pierdoli polski wasz rap, że on po prostu się tutaj nie nadaje, że mu się nie chce. Był moment, w którym Centino... Już się pogodził z Nitrozyniakiem po tym konflikcie, który tam zawisł, zaistniał, w którym były zdradzane kwoty, w którym były te, no jej, jak to się nazywa, pretensje o to, kto ile na tym zarobi i te ciuchy, bla, bla, bla. No to w pewnym momencie Centino odpuścił i Nitro napisał, że już wszystko jest wyjaśnione i że już wszystko jest w porządku, po czym znowu się dojebał do czegoś Centino i Nitro musiał mu odpowiedzieć, więc tak to wygląda w tej chwili, no. No, ja nie będę płakała specjalnie. To nie był wokalista, kurde, raper. Nie był to, którego ja słuchałam. Jest to totalnie nie moja bajka, ale tak skrajnie wręcz nie moja bajka. No nie, no moja też. Więc nie. Czy on nagrywa, czy nie, to mi to zwisa. I w ogóle co to jest? To jest takie ukaranie kogoś? No chyba tak, ukaranie Polski. Wiesz, przede to wszystkim. Jest takie. On karze Polskę. On się, w ogóle jak go słucham, on tam cały czas podkreśla, ile Nitrozyniak ma lat, że on jest taki młody i tak dalej, a on jest takim dorosłym mężczyzną. Słucha się go jak takiego rozwydrzonego dziesięciolatka. Takiego naprawdę dziecko rozwydrzone w opór. Centino po prostu jest jak z filmu Tamte dni, tamte noce. I po prostu to jest Centino i Nitro. Są jak z tego filmu. Ojej. Jeden jest doświadczonym mężczyzną, który chce pokazać młodemu chłopcu, jak wygląda ten świat, jak wygląda przyjaźń mocna między mężczyznami. Słuchajcie, no dobra, żarty na bok, Centino, znaczy no dobra, może nie do końca na bok, bo Centino opublikował klip do tytułowej Megalomanii i... Jest tam właśnie ten tekst, który wspomniałem na początku, czyli pierdolę polski wasz rap. Jesteście za ścianą od tylu już lat, a gdy ktoś tłumaczy i mówi i prosi, nie chcecie już słuchać, a potem jest fuck, nawija w nim Centino. Czyli po prostu Centino odcina kupon pod tytułem Polska, odcina tę metkę. Nie będzie już występował na naszych arenach. A czy on przypadkiem nie miał gdzieś tam na jakimś Prime MMA, czy na czymś takim? No miał. Ach, tak, on też powiedział, że na tym nie będzie. Tak, no, miał. Okay. Miał występować straszne, u Don Casio. Straszne. Niestety... W ogóle super gala. Najprawdopodobniej ludzie będą musieli oddać te 60 tysięcy biletów, które zostały wykupione na Narodowy, na Centino. więc słuchajcie, no... Przed nim gra support, Dawid Podsiadło, więc teraz Dawid po prostu zagra to, ten Narodowy. Być może zagra przed nim, po prostu zagra tam zamiast Centino Oliwka Brazil. Oliwka Brazil może zagrać, słuchajcie, myślę, że jest na tyle, ma 160 kg wzrostu, jak sama określiła w swoim kawałku, nawiązując do mema i zaczepki popularnej, do której... Kopiesz mnie, to prawda. Raz cię kopnę. Kopiesz mnie po prostu, bo nie chcę, żebym nic złego o Oliwce Brazil powiedział, prawda? Nie, no to był przypadek. Tak, ale nie widzę sensu, żeby mówić o niej źle. No, dlaczego miałbyś o niej mówić źle? Bo można mówić o niej źle, bo wszyscy mówią o niej źle ostatnimi czasy. Ona sama stwierdziła też na Instastory, które dzisiaj wrzucała, że się pogubiła troszeczkę, że się zagalopowała i... No i wypuściła dzisiaj kawałek. Dzisiaj wypuściła właśnie, jak to nagrywamy, kawałek, który się nazywa Chcę być jak Oliwka Brazil. I nawija w tym kawałku, że duża dupa, cięty język, wyjebane ego, długie rzęsy, walczę z sobą, każdy dzień jest lepszy, kocham muzę, fanów to nie dla pieniędzy, nie lubię wywiadów, mam ciężkie wersy. Słuchałeś tego kawałka? Tak. Bo ja go słuchałam tak. Dzisiaj. I nie co, podoba bez ci się? Podoba mi się to, że są trzy różne etapy jakby tego kawałka, że jest najpierw ten pierwszy, taki ostrzejszy, potem jest na innym flow, a potem Adele, kurwa, wchodzi.
A nie widziałaś klipu? Ja nie widziałam klipu. A, no dobra, bo ale w klipie się... ona jest tam jak Adele po prostu zrobiona, nie? Ta część śpiewana kojarzy ze Smolastym, ale nie podoba mi się ona. Znaczy mi się podoba, że ona odcina śpiewana. Jakby, wiesz, coś innego robi. To mi się podoba, że tutaj miksuje. Nie. Kawałek jest okej, ale nigdy w życiu bym go nie zapamiętała. To jest... Znaczy, to jest kolejny... Muzycznie bym go nie zapamiętała. To jest dokładnie taki sam kawałek, jaki był pierwszy Big Mami, czyli Braga, są też eskortki, chude szmaty. Nie, chodzi mi muzycznie, wiesz, że to nie jest kawałek, który mi w ucho wpadł. To mi chodzi bardziej o warstwę liryczną, sposób. O tym, o czym ona śpiewa. Bo to właściwie na tym się powinniśmy warstwa skupić. Warstwa liryczna jest okej, bo jest jakąś tam odpowiedzią i tak, jej i właśnie, takim statementem, to nie jest ale... bezpośrednia odpowiedź do Multiego. Nie, nie, to nie jest, nie ma tutaj disu na Multiego, Oki. Jak się wszyscy myśleli. No i właśnie, nie ma też disu na Okiego, bo ona co prawda mówi tutaj, nie jestem produktem jak 4-7, po prostu bracia otworzyli furtkę, a Oki wydał kilka dni temu nową płytę Produkt 4-7 i ze strony reprezentantki Warner Music jest to po prostu zgrabny follow-up, ale też odpowiedź na wersję Okiego z tej płyty. Tak się buduje charakter, a nie w dupę włazi. Ty byś jeszcze opluł maczugę i połknął jak Oliwka Brazil. Więc to nie jest to, że Oki też jej nie disował, tylko po prostu nawiązał do jej tekstu, zrobił follow-up i ona też tutaj follow-upuje. Zresztą ona napisała w oświadczeniu właśnie instagramowym, że absolutnie nie ma nic do Okiego, że go bardzo szanuje, że super płyta, więc w ogóle tutaj żadnej spiny nie ma. Mi się średnio podoba to, że ona tam momentami nie wyrabia jakby... Nie wyrabia z rapem. Technicznie. Tak, są takie momenty, że tak jakby brakuje, jakby wiesz, się nie mieściły wersy w muzyce. Jest to tak nie osadzone do końca. No ale spoko. Ja w ogóle kibicuję dziewczynom na tej scenie rapowej, bo jest ich tak mało. Ja wiem, tylko wiesz, tutaj jednak pojawiła się trochę odklejka w tym wszystkim. Ale ja się zgadzam, że się pojawiła odklejka i bardzo mi się podobało... jak Smolasty na ten temat się wypowiadał. Szkoda, że nie wypowiadała się na ten temat Oliwko Brazil, tylko w jej imieniu wypowiadał się Smolasty, bo myślę, że wybrzmiałoby to znacznie lepiej, jeżeli ona sama by po prostu zabrała głos w tej sprawie, a nie jej przyjaciel i tata ją broni. I tata. No trochę tak to wygląda. Że myślę, że to lepiej by tak wybrzmiało, lepiej by to było odebrane. Że nie tylko kawałek, ale po prostu ten... On się wypowiedział, wydaje mi się, że najlepiej, bo była tam odklejka na 100%, ale wiesz, no każdemu się może zdarzyć. Ale nie, każdemu się zdarza, generalnie właściwie 90% ludzi, którzy osiągają jakiś gigantyczny sukces, to im się coś odkleja i to nie jest nic złego tak na dobrą sprawę, bo człowiek się dzięki temu uczy na błędach. Ważne, żeby ich nie dublować i nie powtarzać dokładnie tych samych. I potem można walczyć na przykład w fejmie czy gdzieś tam, tak jak za chwilę będzie walczyła Maja Staśko. No. Maja Staśko będzie walczyła z Nitro, słuchajcie. No właśnie nie, zastanawiam się, z kim ona będzie walczyła i w ogóle jakież to jest wspaniałe wydarzenie. No, Maja Staśko, która jest taką antykapitalistką, która tak bardzo negatywnie wypowiadała się do tej pory o galach frikowych, mówiąc o tym, że to jest tam promowanie jakichś takich patologii, agresywnych zachowań. No gdzieś, wiesz, to pay-per-view i tak dalej, kapitalizm, więc robi nam się tutaj case Jaś Kapela 2. Właśnie chciałem powiedzieć, że Jaś Kapela, to jest dokładnie to samo. Wystąpił. Jaś Kapela, który jest antykapitalistą i bierze 600 na wizji. Tak, ale on jest antykapitalistą. Ostatnio też rzucił, wiesz, jakimś tekstem, że to, że jest kapitalistą, nie oznacza, że nie może zarabiać gigantycznych pieniędzy. Ale przecież sami mówili o tym, że nie można zarabiać. Ale wrzucił, że coś tam majątek... Kurwa... wyborem, a nie prawem. Coś takiego. Nie pamiętam dokładnie, co on tam rzucił, ale rzucił właśnie jakimś takim statementem. Nie wiem, no, mi się wydaje oczywiście, że Maja będzie próbowała to tak przekuć i pieniądze pewnie przeznaczyć na jakiś cel charytatywny, żeby... To oczywiście, że będzie to żeby w ten sposób to zrobić. Mimo to wydaje mi się, że robi to po to, żeby się gadało o niej więcej, bo ona lubi, kiedy mówi się o niej więcej i właśnie to robimy no, dla ciebie. Słuchajcie, Maju. Ona napisała na Twitterze do Nitro, że jest nudny i przewidywalny, na co on jej odpisał. Ty jesteś zaskakująca, w końcu kto się spodziewa, że Maja Staśko, przeciwniczka kapitalizmu, przemocy i patologii, trenuje w WCA do walki na gali freak fightowej. Albo WCA, nie wiem, ja przeczytałem WCA. Czyli
zdradził, że coś się dzieje, że coś się święci, no bo też on tam chodzi na te wszystkie jakby treningi. On sam trenuje. I też wie, że dzieją się tam jakieś rzeczy, więc zapewne wie, że ona będzie brała w czymś udział. W czym? Chuj wie, no jest tych gali już tyle, jest jakiś pink MMA, jest... O może Boże. W tej gali no, może właśnie. W tej gali, nie mam bladego pojęcia po prostu, w czym ona będzie walczyła. Nie wiem, ale to jest takie, że za chwilę każdy będzie musiał mieć jakąś walkę odpykaną, bo nie wiem, nie będzie się liczył na rynku influencerskim. No nie wydarzy się ja sobie to wyobrażam Maję Staśkę walczącą z Fagatą. Wow. No. Wow, z Fagatą. Ja wiem, kto by kibicował Fagacie i kto by jej pisał pozytywne komentarze cały czas. Malik Montana. Tak jest, Malik Montana, moi drodzy. A ona by mu dawała pieski i kreski. Tak, pieski i kreski. Słuchajcie, o co chodzi z tym? Otóż Malik Montana od jakiegoś już dłuższego czasu i komentuje zdjęcia Fagaty, albo wrzuca jej TikToki, które ona tam nagrywa do jego piosenki i mówi, oj, jak Agatka, oj, takie wujkowe po prostu zboczone podteksty cały czas rzuca. No i tutaj pod jej zdjęciem... No, to jego w ogóle podteksty do lasek, które on rzuca na tych galach, to jest tak suche, o, sus. Tak. To się tego słucha z takim cringe'em. No i właśnie rzucił na Instagramie u niej tekstem wierna suka swego pana. Pod jej zdjęciem, gdzie, no chuj wie, to tam nic nie ma, no ona, nawet ona nie wrzuciła żadnego opisu, tylko wrzuciła palmę, kaktus, kurwa, kwiatek i roślinkę, która... Ja myślę, że oni tam sobie mogą coś między sobą, ten ale tekst, ale nawet jeśli nie, to wiedzą, co robić, żeby się o nich gadało, no tak, bo robią to dokładnie po to, żeby się o nich gadało. To... Maja Staśko style. Inaczej, to, że oni prowadzą ze sobą taką dyskusję, w sensie chyba, że on ją obraża, no ale chyba ona chyba nie przejmuje tymi obrazinami, bo ona wrzuciła potem 3 pieski, które są zresztą, mają taką smycz, jak dla niewidomego, zobacz. One mają tę taką uprząż, którą mają psy dla niewidomych, więc... Dziewczynka tatusia. Tak, no i że on też pisał pod jej innymi zdjęciami, że dziewczynka tatusia, no chucha na nią, chucha i dmucha, jak ten wilk bardzo zły, ale na pewno Fagata nie jest jedną z 3 świnek, chociaż tak mógłby ją on pewnie określić, że chciałby się wedrzeć do jej domku, chuchnąć i dmuchnąć. Ja pierdolę, ile tutaj podtekstów jest w tym. A ty mu teksty piszesz? No chyba nie. Bo to jest ten poziom Malik, mniej więcej. Możesz spokojnie wykorzystać w piosenkach albo we wpisach na Instagramie. Możesz spokojnie wrzucać pod zdjęciami Fagaty. Chuchanie i dmuchanie, wilk bardzo zły. Bardzo napalony. Ja jestem pewien, że on by to upchnął tak w piosence, że nawet z tą transakcentacją by to pasowało. On by go upchnął jak masny Ben Loada. To masny Ben w swoim brzuszku. Wy teraz będziecie upychali Loada, masnego Bena. On wam zrobi Loada. To są za straszne newsy. No dzisiaj są wyjątkowo wujkowe, kurwa, te newsy, no muszę przyznać. Masny Ben rusza, kurwa, z lodami. Masny Ben, musisz tak mówić, jak oni mówią. Masny, kurwa, Ben zrobi ci lodę. Lody Boxdela będą premium, mają być jak Häagen-Dazs w cenie 70 zł za litr. Ale dlaczego on nie nazywał lody Loada, a nie masne lody? No nie wiem. Masne lody to jest takie lepsze, a lody Loada... Lodluda. Nie wiem, czemu tak nazwał. Ale co, on będzie tam nasienie swoje dodawał do tego? Mają być jak Häagen-Dazs. Można się zapłodnić tymi lodami? To mają być kubełki o gramaturze, która jest jak 2 gałki Loada. Aha, no nie dobra. Przestanę tego mówić. I są tworzone z osobą odpowiedzialną za GBS. Ja już widzę, kurwa, te reklamy. Ja już widzę dokładnie te reklamy, jakie na fejmie będą leciały, nie? No, GBS, dobrze! Ale to się sprzedaje. Zrób mi loadę! Ale to się sprzedaje, no. Boxdel, zrób mi loadę! Sprzedaje się ta kawa. Przynosi. No dobra, nieważne. Ja opisywałem reklamę. Wymyślam tu reklamę dla Boxdela, kurwa, a ty mówisz o sprzedaży kawy. No bo to jest istotne. No, na pewno się będzie to sprzedało tak jak kawa. Pewnie zrobią potem różne smaki z różnymi influencerami, tak jak robią smaki kawy. Smak pasuta. W ogóle zauważyłam, że ten rynek spożywczy w influencerce jakby bardzo intensywnie się rozwija. Były kiedyś modne dresy, teraz modne jest robienie jedzenia. No jest modne robienie jedzenia. Ja cały czas mówię... To jest proste, czy nie? Że dlaczego tyle osób... My z Tymonem robimy tyle jedzenia, żeby wam, kurwa, sprzedawać to, jak chcecie, nie?
Tort zrobiliśmy ostatnio. Pyszny to był. Prawda, zerknijcie na kanał Tymona. Pyszny torcik. Dobrze, możecie zerknąć sobie na kanał Tymona i pamiętajcie o tym, żeby subskrybować też papierki. My podzieliliśmy się z wami newsami, które zebraliśmy i które nam u nas spowodowały uśmiech na buziach i nie tylko. I żegnamy się z wami i widzimy się w poniedziałek o godzinie 16 w Papierach Rozwodowych podcaście. Do zobaczenia, dziękujemy bardzo, pa.